odpowiedzmy sobie na koniec na pytanie, czy nazwałabym go tańczym zamiennikiem Tarte Shape Tape? Kochani, witam Was serdecznie na kanale Fokusowana. Mam dla Was pierwsze wrażenie, test na żywo nowego, świeżego produktu marki Make Up Revolution, który dosłownie kilka dni temu wszedł do sprzedaży. I to jest produkt, który kupiłam dzięki poleceniu mojej Agnieszki. Jak widziałyście właśnie w Nottingham, może nie widziałyście, bo tego nie było na vlogu, ale Wam mówiłam w holu, że Aga mnie na ten produkt skusiła. Ja mam odcień C3. Uwaga, 18 kolorów. Marka wypuściła także naprawdę bardzo, bardzo dużo, co się rzadko zdarza. Myślę, że ten trend wprowadziła tak naprawdę Rihanna, która nie wiem w ilu odcieniach wypuściła swój podkład, ale to chyba teraz zacznie być standardem, że będzie bardzo duży wybór kolorystyczny. Ja w sumie nie wiedziałam, czy ten kolor będzie dla mnie odpowiedni, ponieważ jest dalej bardzo, bardzo jasny, ale ja lubię tak jasną okolicę pod oczami. Nie wiem, czy będę lubiła aż tak jasną, no ale po to są testy, żeby takie rzeczy sprawdzić. I cena regularna tego produktu to 4 funty, ja kupiłam go za 3, ale to chyba była pomyłka, bo teraz po prostu na stronie cena to jest 4 funty. Dobra, skończmy rozwodzić się. Zbędny temat. Kupiłam również odcień C14, ponieważ chciałam początkowo zrobić w tym filmiku takie konturowanie na mokro, sprawdzić jak produkty będą wyglądały, ale spróbowałam zrobić to na wierzchu dłoni i niestety on nie rozciera się zbyt dobrze, nawet aplikowanie tak kropeczkami, punktami w miarę ok się rozcierał, z tym, że musiałam to robić naprawdę bardzo, bardzo szybko, ale tam gdzie te kropki były jakby zostawione, to były takie ślady, takie cienie, także może sobie odpuszczę ten kolor, ale naprawdę wow, jestem pod ogromnym wrażeniem, bo w takim odcieniu korektora ja chyba nigdy nie widziałam. Na YouTubie jest już trochę testów tego produktu i dziewczyny porównują go do Tarte Shape Tape. Na pewno jest podobne opakowanie, oczywiście z Revolution jest niższe, ale dlaczego tak mówią? Zapewne przez aplikator, ponieważ jak wiecie, Tarte ma ogromny aplikator, ale Make Up Revolution ma bardzo, bardzo podobny, bardzo zbliżony. On jest może troszkę chudszy, ale wysokościowo do siebie podobny. Także na tutaj widzicie, że kolory się od siebie dosyć mocno różnią. Ja czasem używam tego start, ale tylko wtedy, kiedy mam trochę ciemniejszy podkład. Teraz mam podkład schudy, który jest bardzo jasny, bardzo żółty, no i on by się odcinał, no ale to na pewno widzicie. Dziewczyny mówią, że to jest tańszy zamiennik i w ogóle i tak dalej. No moim zdaniem nie do końca jest aż tak tańszy, jeśli w ogóle jest to zamiennik, ponieważ Tarte kosztuje, ale napiszę Wam jaka jest różnica, ale kiedy to przeliczałam, to tutaj za 3,4 ml płacimy 4 funty, a tu chyba za te 12 ml płacimy około 23 funty. Tak? Musielibyśmy mieć 3 takie opakowania, żeby pojemnościowo mieć tyle co w Tarte i tak naprawdę różnica w cenie to chyba było 10 funtów, także nadal wychodzi taniej. Ja uważam, że lepiej kupić mniejszą pojemność, szybciej ją zużyć i mieć następną świeżą, niż po prostu upakować, jak to mówię, to powietrze, te bakterie przez rok lub przez dwa do takiego wielkiego opakowania, no ale to zależy od tego tylko, ile produktu używamy. Dobra, może przejdźmy teraz do aplikacji. Ja jestem bardzo ciekawa, jak produkt się utrzyma na mojej skórze. No i może Was wpierw do siebie trochę przybliżę, bo przydałoby się. Dalej jestem pod ogromnym wrażeniem podkładu schudy, jak ładnie wygląda na mojej skórze. Ja nałożyłam go jakieś 20 minut temu, w międzyczasie poszłam zrobić śniadanie, a jest godzina 12:03, no ale niedziela to niedziela rządzi się swoimi prawami. Jeszcze raz Wam pokażę produkt z bliska. Gdyby to był naprawdę korektor taki mocno kryjący i trwały, nie wchodzący w zmarszczki, nie przesuszający, to byłby to hit za 20 zł. Mam nadzieję, że tak będzie. I co widziałam na innych kanałach, ale jest kremowy. Wow. Dziewczyny mówiły, żeby go szybko rozcierać, ponieważ on zastyga szybciej niż Tarte. Dlatego pierw robię to palcami, a później doklepię gąbeczką, bo na pewno gąbka zdjęłaby trochę z jego krycia, ale na skórze jest bardzo delikatny, póki co. Zobaczcie, kiedy ma krycie. Wow! Jak on ładnie wygląda. Kiedy tak sobie klepuję. Mam do Was pytanie, czy macie ochotę na większą ilość testów takich produktów drogeryjnych, marki na przykład Make Up Revolution, czy to jest coś, co Was w ogóle interesuje? Dajcie znać. Wow! Photoshop pod oczami. Naprawdę. Tak ładnie skóra wygląda. Jest mega krycie. Nie powiedziałam może, że to jest aż tak mocne krycie jak przy Tarte, ale niewiele
niewiele mu brakuje i kolor jest bardzo, bardzo ładny. Bałam się, że będzie się odcinał, ale tak nie jest. A pod palcami jest taki bardzo, bardzo przyjemny. To nie jest ani forma, która jest lepka, która jest zbyt wodnista, ale jednocześnie czuję, że on mi właśnie zaczyna już zastygać, także pierw faktycznie lepiej zrobić jedną stronę, później drugą. Teraz rozprowadzę produkt gąbeczką, tutaj akurat mam blended, bo jestem ciekawa, czy będzie różnica w wykończeniu, czy jednak lepiej będzie wyglądało, kiedy użyjemy jakiegoś narzędzia. Ja do rozprowadzania korektorów pod oczami nie lubię pędzli, wolę albo palce, albo gąbki. Na pewno idzie mi szybciej i wcale nie uważam, żeby było zdjęte krycie. Mam wrażenie nawet, że tutaj jest to krycie mocniejsze. Widzicie? Zobaczcie tutaj w kąciku, jak ładnie moje cienie są pochowane. Wow! No, powiem Wam, że nie spodziewałam się, że ten korektor może wypaść aż tak dobrze. Nałożę go sobie jeszcze może w takie strategiczne miejsca, gdzie z reguły nakładam trochę korektora dla takiego rozświetlenia mojej twarzy, ale formuła jest tak kremowa, taka puszysta przy aplikacji, w ogóle nie czuć takiej ciężkości, bo na przykład Tarte Shape Tape, kiedy nakładam, on jest bardziej gęsty, także formuła też się różni i widziałam też jakiś film na YouTubie, gdzie dziewczyna mówiła, że składy nie są do siebie jakoś bardzo zbliżone, chyba tylko pierwsze dwa składniki są takie same. Ogólnie porównywała w tym filmie składy i mówiła, że w Tarte jest więcej olejków, takich składników pielęgnacyjnych. W Makeup Revolution tego nie ma, no ale nie spodziewałabym się nie wiadomo jakich właściwości pielęgnacyjnych w produkcie, który kosztuje tylko i wyłącznie 4 funty. Ja teraz odczekam chwilę, ale okolica pod oczami jest tak rozświetlona, no takiego produktu w drogerii to chyba nie znajdziemy. On bardzo gładko sunął po skórze, super się zaaplikował zarówno palcami, jak i gąbką, także dziewczyny. No zobaczcie, jak to wygląda. Bosko! I tak jak mówię, 18 kolorów mamy dostępne. Ja teraz poczekam chwilę, dokończę swój makijaż, przypudruję się. Będę pudrowała całą twarz pudrem z MAC Next to Nothing w odcieniu medium, ponieważ uważam, że jest bardzo taki delikatny i nie zrobimy sobie nim krzywdy, bo on ładnie wygląda z każdym podkładem i z kremem BB. Nigdy też mi się nie gryzł z żadnym korektorem. Wow! No wow, po prostu. Także dobra, przestaję się tutaj teraz zbyt emocjonować, patrząc w podgląd i przychodzę do Was za kilka minut, zobaczę, jak produkt wygląda przypudrowany, a później wrócę do Was pod koniec dnia, żeby sprawdzić, jak to się utrzymało. Makijaż dokończony, testuję też tą paletkę z marki Makeup Revolution. Pierwszy raz ją mam na oczach, nie kręciłam nic. Potestuję ją przez kilka dni i dam Wam znać, jak się sprawdza, czy jest warto zainteresowania. Także to na oczach, gdybyś się pytała, a na ustach Velvet Teddy z MACa. Korektor jest przypudrowany i zauważam, że dobrze szybko go przypudrować, ponieważ kiedy zaczyna pracować nasza mimika, to on może się zbierać, kiedy nie jest przypudrowany, kiedy jest jeszcze taki troszkę mokry. Ale póki co wygląda bardzo, bardzo ładnie. Ja też robiłam sobie wcześniej swatcha i wiem, że on nie oksyduje, co jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ takich drogeryjnych, kultowych korektorów, to na przykład ten z marki Collection dosyć mocno oksydował i to nawet na pomarańczowo, także tutaj na szczęście tego nie mam. Pokażę się Wam jeszcze z bliska i zobaczymy się pod koniec dnia. Jest godzina 19 z minutami, mam już korektor na sobie od ponad 7 godzin, także przychodzę z podsumowaniem mojego testu. Jak na 7 godzin uważam, że naprawdę efekt jest wow. To nie jest efekt, jakiego się spodziewałam. Ja myślałam, że ten korektor, szczerze mówiąc, gdzieś mi się po drodze ściastkuje, że po prostu będzie źle wyglądał, że zejdzie, że wchodzi w zmarszczki. Nie, nic takiego się nie stało. Zobaczcie, jak on ładnie wygląda po 7 godzinach. No, moim zdaniem jest w stanie idealnym, to chciałam powiedzieć. I w ogóle cienie, które testowałam, też są dalej intensywne, ale o cieniach to będzie w innym filmiku. Skupmy się na korektorze. Nic nie powchodziło z marszczki. Uważam, że dalej te cienie są ładnie zakryte.
i wygląda to nadal bardzo ładnie, świeżo. Ja nie czuję, żeby coś ciężkiego siedziało na mojej skórze, także za cenę 4 funtów to uważam, że korektor jest naprawdę warty uwagi, warty zainteresowania. Ale taka moja jedna mała uwaga, która nie dotyczy się jakby samego produktu, to odpowiednia pielęgnacja pod oczami, bo jeśli użyjemy taki zwykły, delikatny krem, krem żel, coś co się szybko wchłania i tak dalej, jest takie ultra delikatne, to myślę, że wtedy takie ciężkie produkty, ciężkie, no mocno kryjące, może tak, mocno kryjące, mogą wyglądać gorzej. Jak wiecie, moja pielęgnacja jest mocno nawilżająca i ja używam teraz dwóch produktów marki Nakomi, to jest Nakomi, kropka, to jest olej pod oczy marki Inka Inchi, którego dzisiaj akurat nie użyłam. Ci użyłam na dzień kremu z Nakomi, krem arganowy pod oczy. To są obydwa produkty, które dostałam od Ani. Ja Wam podlinkuję również te kremy, bo taka prawda, odpowiednia pielęgnacja, nawilżana skóra, wypilingowana sprawi, że nasz makijaż będzie wyglądał lepiej, a okolice pod oczami lepiej przyjmie takie bardziej treściwe, długotrwałe kosmetyki, kiedy też jest dobrze nawilżona. Także może warto do takiego korektora kupić sobie olejek i go używać, bo olejku też używam na dzień, nie ma problemu, po prostu niewielka ilość, wklepuję, zostawiam i później produkty naprawdę ładnie wyglądają, super się trzymają. Także kochani, moje wrażenia są bardzo pozytywne, jestem z kosmetyku zadowolona, z ceny jeszcze bardziej. Może kupię sobie jeszcze jaśniejszy, ciemniejszy kolor, ewentualnie, żeby Wam, nie wiem, gdzieś pokazać na Instastory, jak wyglądają, lub mieszać z innymi, troszkę ciemniejszymi podkładami, żeby zbytnio się nie wybierać w tej okolicy pod oczami. Ja Wam oczywiście podlinkuję miejsce, gdzie możecie kupić produkty marki Makeup Revolution, bo to nie tylko jest strona super droga, ale też ich firmowa strona, na której są inne marki, które są pod ich skrzydłami, że tak powiem, Cendri, Moi i jeszcze kilka innych. Odpowiedzmy sobie na koniec na pytanie, czy nazwałabym go tańszym zamiennikiem Tarte Shape Tape? Myślę, że niewiele mu brakuje. I gdybym miała do wyboru teraz te dwa korektory kupić sama, to wybrałabym jednak Makeup Revolution, ponieważ jest o wiele, wiele tańszy i łatwiej dostępny. Możemy iść na żywo, sprawdzić te kolory, a nie zmawiać w ciemno w internet i podejrzewam, że większość z nas i tak by dobrała sobie zły kolor. Także kochani, ja Wam serdecznie polecam. Piszcie mi, jakie kosmetyki drogeryjne chcielibyście, żebym przetestowała lub na jakich markach, żebym się skupiła. A ja na dzisiaj kończę. Buziaki, trzymajcie się ciepło. Pa, pa.